Ewu, z tej strony Malinowy Noc. Witam was serdecznie w drugiej części przygód z naszym winem śliwkowym. Zajrzymy dziś do niego, bo jest już pora na odrzucenie owoców. Wytrwajcie do końca tego materiału, pod koniec filmu przygotujemy magiczną miksturę na ten sezon grypowy, który przed nami. A jak widzicie, ja już mam przygotowane tutaj już umyte drugie wiadro, worek filtracyjny na stelażu i będziemy przelewać i odrzucać śliwki. Kto nie widział pierwszej części materiału z tym nastawem, to tutaj wam gdzieś wyskoczy link do filmu. I no to nastawiłem około 4 tygodnie temu. Przy nastawieniu dodałem pektoenzym, który nam ładnie rozłożył owoce, które ładnie oddawały sok. Do dzisiaj, kiedy te owoce odrzuciłem, na początku, jak widzieliście, dałem 3 kg cukru. Po około tygodniu, jak ten cukier przefermentował już w większości, dosłodziłem to wino jeszcze kolejną partią dwoma kilogramami cukru, także... Jest tu już 5 kg cukru i powiem wam, że drożdże zjadły cały cukier, wino jest wytrawne. Także dlatego tutaj już przygotowałem kolejny kilogram, którym będę lekko dosładzał jeszcze to wino. Jeszcze pewnie drożdże zjedzą trochę tego cukru. Także po jakimś czasie zobaczę, czy może jeszcze coś dosłodzić, czy nie. Będę oceniał. Wino ma ładny kolorek, z klarownością jeszcze jest kiepsko, chociaż jak przelewałem, to widziałem, że ta klarowność, o dziwo, jest bardzo dobra. Także, no, wydaje mi się, że może się jakoś w miarę sensownie wyklarować. Choć wino śliwkowe, przynajmniej jak ja nastawiałem wino, to jakoś mam złe wspomnienia, jeżeli chodzi o klarowanie takiego wina i trzeba być cierpliwym. Smakuje bardzo przyjemnie, mimo tego, że jest wytrawne. Jeszcze jest świeże, jeszcze nie ma o czym mówić, ale myślę, że będzie fajne winko, chociaż to nie są moje smaki, nie jestem zwolennikiem wina śliwkowego. Długo się klaruje, smak jest nie mój, także dlatego rzadko robię to wino. Ale jak lubicie, czy chcecie spróbować, to jasne, czy macie śliwki. Także zaraz dodam do tego kilogram cukru i mam tu przygotowany środek do klarowania. Wspomogę się środkiem dwuskładnikowym do klarowania. Zobaczymy, jak sobie poradzi z wyklarowaniem mojej śliwki. Środek do klarowania jest dwuskładnikowy, także wlałem saszetkę A, za 2 godziny wleję saszetkę B i zobaczymy, czy wspomoże to klarowanie, czy nie. W kolejnej części materiału pokażę wam, jak już będziemy to wino pewnie butelkować, pokażę wam, jak wygląda i czy się wyklarowało i jak się ma, jak smakuje. I wino śliwkowe odstawiam, niech ono sobie dalej pracuje i się klaruje. A jeżeli ciekawi was, jak robię domową miksturę na wzmocnienie odporności i przeziębienie, to zapraszam, pokazuję i objaśniam. Wielkimi krokami zbliża się zima, także warto wzmocnić naszą odporność i przygotować taką miksturę. Taką rozgrzewającą miksturę, która działa także bakteriobójczo, przeciwzapalnie i przeciwinfekcyjnie. Do jej przygotowania będziemy potrzebować 200 g świeżego korzenia imbiru, 3 duże cytryny, z których wyciśniemy sok, około 150 g miodu i pół litra przegotowanej letniej wody. Sposób przygotowania jest następujący. Imbir łyżeczką obiorę, zetrę na tarce, z cytryn wycisnę sok i to wszystko wyląduje w miodzie, do którego doleję letnią wodę. Wszystko wymieszam. Także tym się teraz zajmę, zaraz do was wracam. Thank you.
miksturę mam już przygotowaną. Niestety nie wszystko się nagrało, bo przy mieszaniu myślałem, że kamera jest włączona, a nie była. Także kawałek zmieszania składników się nie nagrał, ale wszystko jest tutaj. Miód, starty imbir, sok cytryny i ta woda. Także taki sój odstawiamy teraz w ciepłe miejsce na kilka dni. Po kilku dniach będę filtrował ten imbir i te składniki stałe. I mikstura będzie gotowa. Przeleję ją do ciemnej butelki. Najlepiej trzymać taką miksturę w chłodnym miejscu, na przykład lodówce. I takie lekarstwo spożywamy raz dziennie w ilości jednej łyżki. Także malinowe nosy, zadbajmy o siebie, żeby jakoś przetrwać do tej wiosny. I w tym krótkim materiale to tyle. Dziękuję za uwagę. Servus!